Cześć, tu Łukasz z Coder School. Porozmawiamy sobie dzisiaj o najtrudniejszych językach programowania w 2021 roku. Na wstępie może od razu odrzucę takie języki jak Brainfuck czy Whitespace, które są ezoterycznymi językami programowania i one z definicji po prostu są trudne, bo ciężko jest je zrozumieć. W szczególności weźmy takiego Whitespace'a, gdzie programujecie tylko trzema znakami, spacją, tabulatorem i enterem. Co można wyczytać z tego kodu bez kolorowania składni? Zapewne niewiele. Skupimy się bardziej na takich popularnych językach programowania i tych, które po prostu mamy najwięcej ofert pracy właśnie w nich. Ja rozróżniłem może te języki na trudne i łatwe, ale z góry uprzedzam. To nie jest żaden ranking i to jest w pełni subiektywne odczucie widziane z mojej strony, gdzie ja mam doświadczenie w C++ oraz w Pythonie i jakieś bardzo delikatne, malutkie w JavaScriptie. Więc jakie są według mnie najtrudniejsze języki programowania? Oczywiście HTML. Nie no, żartuję. HTML nie jest przecież językiem programowania. Chociaż jak przegląda się różne rankingi w Google, gdziekolwiek, co sobie wygooglacie, trafiłem na jedną bardzo dziwną rzecz, gdzie język C należał do grupy łatwych, a C++ do grupy trudnych języków programowania. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. HTML-a pomińmy, za to skupmy się na tych dwóch językach. Dla mnie zarówno C i C++ nie należą do grupy łatwych języków, przy czym sam C++ nie jest trudny dlatego, że jest po prostu trudny i trudno się go nauczyć. Nauczyć się go można dość łatwo, o czym mówiłem oczywiście w innym wideo. Natomiast trudne jest w nim to, że jest on tak obszerny, jest tak duży zakres materiału, którego trzeba się nauczyć. I nie jest trudno w ogóle programować w tym języku, natomiast niesamowicie trudno jest być w nim ekspertem. Jeżeli bez trudu przychodzi Ci pisanie szablonów w C++, nie boisz się tego i wiesz dokładnie, jak to robić, to jesteś chyba w 10% najlepszych programistów tego języka. Sam język bardzo pokrewny z C++, czyli C, ma z kolei trochę inną bolączkę. Tam brakuje obiektowości. Oczywiście część ludzi powie, że nikomu to nie jest potrzebne, ale są różne paradygmaty programowania. I mi osobiście, jak i wielu osobom, w szczególności tym, które zaczynają naukę, znacznie łatwiej jest zrozumieć programowanie, znając taki paradygmat obiektowy, gdzie to, co piszecie, jest obiektami, one mają swoje własne zachowania, czyli metody, czyli funkcje. I w ten sposób modelujemy niejako rzeczywistość, która nas otacza, gdy opisujemy ją za pomocą kodu. Brak tego paradygmatu powoduje, że kod się troszeczkę, może nawet bardzo, jest ciężej zrozumieć, bo w zupełnie innym stylu się go pisze. Jest jeszcze paradygmat funkcyjny, ale C nie jest w ogóle językiem funkcyjnym. Już bardziej C++ pełni taką rolę, w szczególności od standardu C++11, kiedy to weszły do języka lambdy. Tutaj możemy sobie pozwolić na jakąś namiastkę programowania funkcyjnego. Do grupy trudnych języków zaliczę także JavaScript. Dlaczego? Jak robiłem teraz research, to właściwie widziałem JavaScript jako jeden z łatwiejszych języków programowania do nauki. I mogę powiedzieć, że faktycznie do rozpoczęcia, jeżeli nie macie żadnego doświadczenia, to może być w porządku opcja, bo nie macie pewnych takich nawyków myślowych czy czegoś, nie oczekujecie po prostu niczego od tego języka, po prostu uczycie się go i już. Natomiast JavaScript w porównaniu do C++ będzie trochę nieintuicyjny, czy też niekonsekwentny nawet bym powiedział. Są takie pewne konteksty w języku, jak na przykład ewaluacja danych typów, gdzie oczekujecie określonego zachowania, na przykład co będzie wyrażeniem true, co będzie false. W JavaScriptie to nie działa do końca tak, jakby się Wam wydawało. Ogólnie też składnia czy pisanie tego języka jest troszeczkę inne niż taki paradygmat obiektowy, gdzie sobie oddzielacie tak naprawdę wszystko odpowiednią strukturą, uporządkowaniem danych. W JavaScriptie często wszystko jest wymieszane i dość dziwnie to wygląda. W szczególności jest tam popularne programowanie funkcyjne i trochę łatwo się w tym pogubić. Sam JavaScript oczywiście też Wam daje różne możliwości, bo są różne rozszerzenia tego języka, jak TypeScript, ECMAScript. Właściwie ciężko by było programować w czystym JavaScripcie, bo zbyt dużo Wam daje możliwości, gdzie można jednak popełnić błąd. Lepiej zastosować te inne standardy czy też nadbudówki nad ten język. Natomiast jak będzie z drugą stroną rankingu, czyli z łatwymi językami?
Tutaj bym powiedział, że oczywiście Python będzie dość łatwym językiem programowania. Ja w Pythonie mam pewne doświadczenie, nawet nie takie małe. I muszę powiedzieć, że faktycznie, żeby z nim zacząć, to nie trzeba jakiegoś dużego skilla, dlatego że ten język ma z góry narzuconą składnię. Nie ma tam nawiasów, nie ma średników, co może być dla większości osób intuicyjne. Programując w C++ czy Javie, pierwsze z czym się spotykacie, to to, że gdzieś brakuje średnika i kod wam się kompiluje. I jeżeli nie potraficie czytać wyjścia z kompilatora, to nawet nie wiecie dlaczego. Natomiast Python jest tego pozbawiony i co więcej, to brak tych nawiasów, średników wymusza też formatowanie. Przez co nie możecie napisać jakby brzydkiego kodu. Także ja w C++ potrafię odróżnić kod studencki od profesjonalnego w 5 sekund, natomiast w Pythonie tego nie potrafię. Potrzebuję 20 sekund. Tutaj faktycznie to narzucenie formatowania daje bardzo dobre rezultaty w nauce tego języka i właściwie każdy kod w dowolnym projekcie, który sobie przejrzycie, będzie taki sam, więc łatwo się go będzie czytało. Dlatego polecam ten język na początek. Nie wiem, co tutaj powiedzieć o Javie. Raczej bym ją umieścił w grupie tych łatwiejszych, dlatego że odpada tutaj pewna część zakresu, jak na przykład nie ma zarządzania w pamięcią, tak jak w C++. Wszystko się dzieje automatycznie pod spodem, no i nie ma wskaźników. W trakcie moich studiów większość programistów porzuciła C++, mówiąc, że nie rozumieją wskaźników. Ale to jest raczej powodem tego, że C++ był źle nauczany, był pierwszym takim kursem na uczelni, właściwie to był C zmiksowany z C++. No i prowadzący nie potrafili tego jakoś dobrze przekazać, przez co ludzie się za bardzo zniechęcili. W dzisiejszych czasach inaczej się uczy tego C++ i te wskaźniki, przynajmniej dobry kurs powinien was w to wprowadzać trochę później. Są inteligentne wskaźniki, które jest znacznie łatwiej używać na początku, natomiast o takich gołych wskaźnikach i manualnym zarządzaniu pamięcią trzeba się nauczyć później. Java jest tego pozbawiona. Troszeczkę łatwiej też jest pisać programy wielowątkowe w Javie, gdzie w większości przypadków to się będzie ograniczało tylko do dopisania jednego słówka, synchronized za nazwą funkcji. Chociaż w C++, tym nowoczesnym, też jest to łatwe i staje się coraz łatwiejsze wraz z kolejnym standardem. Minusem Javy będzie to, że prawdopodobnie sama Java, aby pisać komercyjnie, wam nie wystarczy, bo trzeba jeszcze znać różne dodatkowe biblioteki, jak Spring czy Hibernate, one są chyba najpopularniejsze, więc musicie się tutaj być może nie z samej Javy douczyć, ale musicie znać takie biblioteki dodatkowe. W C++ głównie wystarcza znajomość samej biblioteki standardowej, która niby nie jest zbyt wielka, nie daje wam wielu możliwości, ale cały czas się rozrasta. Jeżeli chodzi o jakąś dodatkową bibliotekę, to najlepiej się nauczyć biblioteki Boost, która świetnie uzupełnia bibliotekę standardową i to, co się tam znajduje, to zazwyczaj w którychś kolejnych standardach jest wrzucane już jako część właśnie biblioteki standardowej. Do łatwych języków wrzucę tutaj tego HTML, on nie jest oczywiście najtrudniejszym, i przy czym zaznaczam, że to nawet ciężko go nazwać językiem programowania, bo to jest tak naprawdę język formatowania tekstu, czy też język znaczników, bo to dokładnie nam mówi ta nazwa HTML. Więc jeżeli potrafisz formatować tekst w Wordzie, to poradzisz sobie z HTML-em, serio. Więc jeżeli interesuje Cię web development, webówka właśnie, kwestie frontendowe, to ten język obowiązkowo trzeba znać i nie jest to nic trudnego do nauki. Tutaj jak jesteśmy już w kwestiach frontendu, no to oczywiście w parze z HTML-em idzie CSS i JavaScript, co daje jakby taką pełną specjalizację, no może nie pełną, ale podstawową specjalizację w kierunku właśnie takiego frontendowca. Natomiast z drugiej strony mamy backend, i jako backend możemy używać właściwie wielu innych języków programowania, na pewno nie HTML-a, ale JavaScript również się pojawia po stronie backendowej, chociaż częściej jest oczywiście po stronie tego tak zwanego frontendu. Backend to będzie to, co widzimy tak z tyłu, właściwie to, z czym użytkownik nie ma kontaktu, czyli coś, co jest na serwerze, co przetwarza dane. Ale tam zobaczymy też dużo Javy, Pythona, C++, właśnie tych takich języków obiektowych, typowych. Na frontendzie oprócz JavaScriptu możecie też oczywiście zobaczyć jeszcze Pythona, który może być na żywo interpretowany, jak również zapewne i gdzieś tam może działać Java. I kiedyś wspominałem nawet o C++. Od 2019 roku mam WebAssembly, które pozwala także kompilować ten język pod przeglądarki internetowe, więc jego kod może być wywoływany właśnie z poziomu przeglądarek internetowych. Więc nawet na stronie internetowej możecie sobie kod C++ wywoływać. Ale to raczej ciekawostka, nowość i to jest taka duża nisza. Podsumowując, moim zdaniem łatwe języki to Python, Java i HTML.
Natomiast trudne języki to C, C++ i JavaScript. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy C++. Tutaj oczywiście trochę do niego zniechęcałem, mówiłem, że jest trudny, ale oczywiście im mniej programistów na rynku, tym lepiej, tym lepsze mamy stawki. Jeżeli czujecie się zniechęceni, to ja na pewno nie czuję się tym faktem obrażony. Za to mogę Wam podać przykład języka COBOL, który jest takim językiem dinozaurów. I jeżeli pojawia się jakieś ogłoszenie o pracy w COBOLu, to znaczy, że w tym projekcie właśnie zmarł im programista. No i stawki też są adekwatne, jest to czasami nawet 40 tysięcy złotych miesięcznie, więc całkiem nieźle, widzicie. Im większa nisza, tym lepsze stawki. Ale jeśli wizja uczenia się takiego bardzo obszernego języka, jakim jest C++, za bardzo Wam nie przeszkadza, no to zachęcam do zajrzenia na ofertę Coder School, gdzie mamy ten język w ofercie jako jedyny.